Jak przyjęliście to, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych? Może na początek były szef MSW. Tutaj nasz gość mówił o kiepskiej pracy agentów ochrony. Jak pan to ocenia? Rzeczywiście trudno nie mieć wrażenia, że ochrona pana prezydenta Trumpa nie pracowała tak, jak powinna pracować. Ja nie chcę się bawić, bo tutaj gość zaproszony przez pana redaktora snuł trochę teorie spiskowe, że było tak, sugerował, że może tak było specjalnie. W to nie chcę się nad tym pochylać, natomiast jest dla mnie rzeczą nie do wytłumaczenia, że w odległości około 100 metrów od wiecu, gdzie przemawia były prezydent, na jakimś budynku, zniesieniu, może znajdować się człowiek z bronią snajperską. To wszystko po prostu powinno być sprawdzone, tak? No i powinno być sprawdzone, oczywiście, że tak. Na pewno ta ochrona prezydencka po prostu tutaj zaspała. Zresztą nie pierwszy raz, bo pamiętam przecież te obrazki sprzed półtora miesiąca, jak patrzyliśmy na ochronę pana premiera Fico. Ona też wtedy ewidentnie zaspała i też ewidentnie wtedy ta praca agentów była niewystarczająca. Natomiast trzeba jasno powiedzieć w tej sytuacji. No, musi być mocne i dobrze, że jest mocne potępienie przemocy. Ono musi płynąć z całego świata. To jest taki moment, że chyba wszyscy powinniśmy zastanowić się, jaki język w polityce jest stosowany, czy ten język nie nakręca przemocy i takich sytuacji. Ale też chyba nie sposób nie powiedzieć tego, że to może być punkt zwrotny w tej kampanii prezydenckiej, że na fali tego wydarzenia szanse pana prezydenta Trumpa rosną, co dla Polski co dla Polski chyba nie jest najlepszą informacją, mówiąc wprost, w kontekście tego, jaki stosunek do sił amerykańskich tutaj w Europie, do NATO ma prezydent Trump, więc my musimy na to patrzeć z jednej strony jako na wydarzenie, które należy potępić z całą stanowczością i wszyscy politycy światowi to robią, ale z drugiej strony musimy patrzeć na implikacje tutaj europejskie, implikacje dla globalnego bezpieczeństwa, bo od tego jesteśmy jako polscy politycy. Panie ministrze, proszę państwa, chwilę po zamachu na Donalda Trumpa głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government. Zostałem szczegółowo poinformowany przez wszystkie agencje i rząd federalny o sytuacji na podstawie tego, co teraz wiemy. Próbowałem skontaktować się z Donaldem i ze swoimi lekarzami. Mam nadzieję, że wkrótce z nim porozmawiam. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc. To jest chore. To jeden z powodów, dla których musimy zjednoczyć nasz kraj. Nie możemy dopuścić do takich incydentów. Nie możemy tego tolerować. I wiemy już, proszę państwa, że Joe Biden rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem. Stało się to kilka godzin po tym zamachu. Wracając do konsekwencji tego, co się zdarzyło w Pensylwanii, Tobiasz Boheński, oczywiste potępienie tego, co się zdarzyło. A jakie to może mieć konsekwencje dla Polski? Może mieć bardzo duże. To w polityce bywają dekady, w których nic się nie dzieje i minuty, które zmieniają historię. I możemy mieć do czynienia z taką sytuacją w tym momencie. Kilka centymetrów i Donald Trump by nie żył, co by zmieniło tektoniczną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że to jest kampania na najważniejszy urząd wybieralny demokratycznie na świecie i też najważniejszy urząd, który posiada największą władzę na świecie, który prezydent Stanów Zjednoczonych i jego decyzje potrafią wpływać na to, jak się żyje w Polsce, jak się żyje na każdym kontynencie na świecie. I musimy potępić przemoc. Niestety istnieje niechlubna tradycja zamachów na prezydentów i na inne ważne osoby publiczne w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Kennedy'ego można wspomnieć, prezydenta. Na początku był Abraham Lincoln, ale prezydent Kennedy, jego brat. Zamach na prezydenta Reagana. Reagan. Na szczęście nieudany. Martin Luther King i inne przykłady. Także musimy to potępić. Musimy, jeżeli doniesienia się okażą prawdziwe, że na dachu tej stodoły faktycznie był snajper i Secret Service nie wiedziało o tym, to bardzo źle świadczy o sytuacji zabezpieczenia kandydata na najważniejszy urząd, który w tym momencie zresztą wygrywa w sondażach. Pana zdaniem, czy te sceny, które obejrzał cały świat, obejrzeli przede wszystkim Amerykanie, tak naprawdę wpłyną na wynik listopadowych wyborów? Na pewno. Czy zwycięstwo Donalda Trumpa
po tym, co zdarzyło się tej nocy, jest już przesądzone? Nie, na pewno nie jest przesądzone, ale na pewno to dziś to wydarzenie z polskiej nocy, patrząc na naszą strefę czasową, ma ogromne znaczenie. I to, jak Donald Trump się zachował, to znaczy, że najpierw upadł, został przykryty przez Secret Service, a następnie wstał i wykonał ten gest. Chyba było widać dzisiaj na kamerze, on chyba mówi fight, 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 walczcie, walczcie, walczcie. I to wszyscy zgromadzeni podchwytują, krzyczą USA, USA. To w sensie, zostawiając już moralną ocenę samego ataku na prezydenta, tylko patrząc politycznie na to, morale jego wyborców, na to, co się stało, jaki to jest pewien sygnał dla opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo mocny sygnał i on na pewno zmienia dotychczasowe trendy polityczne i sprawia, że Donald Trump jest, ma naprawdę bardzo duże szanse, żeby zostać prezydentem, ale przesądzanie tego dzisiaj byłoby przedwczesne. No ale oczywiste jest w tym momencie pytanie, komu zależało na zamordowaniu Donalda Trumpa? Czy to była działalność samotnego wilka, tego młodego, najprawdopodobniej chłopaka? Z tego, co mówił nasz pierwszy gość, prawdopodobnie nie profesjonalisty, jednak amatora. Czy to było działanie samodzielne, czy to było działanie na czyjeś zlecenie? Pan Marek Sawicki. Panie redaktorze, pewnie za wcześnie jeszcze na wyciąganie takich wniosków. Natomiast niewątpliwie to wydarzenie pokazuje, że największa potęga świata nie jest w stanie uchronić swoich najważniejszych osób w państwie. I to, co mówił przed chwilą pan eurodeputowany Tobiasz o wcześniejszych zdarzeniach i zamachach Stanów Zjednoczonych, po raz kolejny powtarza się. Więc widać wyraźnie, że jeśli są złe intencje, to nie ma sposobu na zabezpieczenie się przed nimi. No tak przynajmniej wynikałoby to z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych i ten zamach. Ale jeszcze tu pozostaje ten drugi bardzo ważny element. Otóż my ciągle zapominamy, że to dualizowanie sceny politycznej, to nakręcanie języka agresji, to wszystko sprawia, że jeszcze nie mamy demokracji rozproszonej, która łagodzi wewnętrzne tarcia. Mamy sytuację, kiedy pojawiają się szaleńcy, a czasami zorganizowane grupy, które dokonują tego typu akcji. Chce pan porównać sytuację w Ameryce do sytuacji w Polsce? Nie tylko w Polsce. To dotyczy wielu państw, to dotyczy wielu demokracji na świecie, gdzie w sposób sztuczny podkręca się kwestię dualizmu, a potem ma się pretensje, gdzie jeszcze mamy dodatkowo media społecznościowe i media 24-godzinne, które każde zdarzenie podkręcają, zwielokrotniają. No i wtedy mamy do czynienia rzeczywiście z osobami, które jakby sugerując się tymi przekazami, wyzwalają te swoje podłe instynkty. I teraz pytanie, czy to był samotny wilk, czy to jest zorganizowana grupa, na to będą musiały sobie odpowiedzieć Stany Zjednoczone. Faktem jest, że ja się nie zgodzę z tym panem, który oceniał, mówiąc o tym, że to nie był profesjonalista. No, ze 100 metrów trafienie w ucho to jest tak jak ze 100 metrów trafienie w środek czoła. Na litość boską, to jest niewielka różnica, więc to nie był jakiś tandeciarz nieprzygotowany, który przypadkowo znalazł gdzieś na śmietniku broń i jej użył. Nie, on musiał się do tego naprawdę solidnie przygotować. I teraz jest pytanie, no jeśli mamy tę informację, że Trumpowi ograniczono ochronę, że wręcz chciano mu tę ochronę zabrać, no to wiemy, jaka jest Ameryka i pomni tych wszystkich doświadczeń z dziesięcioleci czy nawet setek lat, no i jednak mimo wszystko te najważniejsze osoby, które dochodzą do tego ostatecznego starcia o zarządzanie największym państwem, najsilniejszym państwem w świecie, no jednak powinni mieć pełną ochronę i tutaj wydaje mi się, że... Panie marszałku, być może w przypadku tego zamachowca, to oczywiście są tylko spekulacje i dywagacje, było tak, że nie musiał być to były żołnierz, czy ktoś, kto przeszedł przeszkolenie wojskowe, ale być może był to człowiek, który w Ameryce, to jest przecież powszechna sprawa, ale panie redaktorze, korzystać z broni. Ale tak? Panie redaktorze, już nie tylko w Ameryce, w Polsce też już mamy tyle klubów strzeleckich, że są fachowcy, którzy niekoniecznie muszą być wojskowymi, żeby umieli się świetnie posługiwać bronią. Bo to jest jednak mimo wszystko strzał snajperski, a nie strzał, że tak powiem, przypadkowy. To może teraz pan poseł Krzysztof Śmiszek. Podział Ameryki chyba nawet dużo większy niż podział Polski. No, na pewno. Znaczy, w pierwszych słowach oczywiście to, co jest budujące, to, że wszyscy od lewa do prawa potępiamy tego typu działania. Oczywiście polityka niesie ze sobą
pewnego rodzaju agresje czy mocne stwierdzenia w debacie publicznej nie są niczym nadzwyczajnym. Polityka na tym polega, że odróżniamy się od innych, promując czy no właśnie rozpowszechniając swoje idee i swój program polityczny. Natomiast wpisywanie w politykę przemocy fizycznej jest przekroczeniem pewnego rodzaju czerwonej linii. Tym bardziej politycy powinni być odpowiedzialni za swoje słowa, bo my tutaj, nie wiem, w studiach telewizyjnych, radiowych czy w parlamencie używamy pewnego rodzaju czasami przenośni, czy nawet mocnych stwierdzeń. Niekiedy z taką dezynwolturą, tylko możemy czasami nie mieć świadomości, że za tymi słowami, czy te słowa są brane bardzo poważnie przez niektóre jednostki takie aspołeczne. Tak jak ten 20-latek. Tak, no, oczywiście nie wiem, co było motywem tego człowieka. No, motywem była na pewno przemoc i chęć zabicia drugiego człowieka. Pewnie z uwagi na jego, na pewno z uwagi na jego poglądy polityczne, i to musi zostać absolutnie potępione. Natomiast to, co może być efektem tak z politycznego punktu widzenia, no to zobaczymy. No w polityce też jest tak, że emocje są niezwykle istotne. Dzisiaj emocje są po stronie Donalda Trumpa. To są emocje współczucia, jakiejś takiej empatii, ale też pewnie rosnącego niezadowolenia czy wkurzenia nawet na to, co się wydarzyło. Na pewno to jest moment, kiedy baza Donalda Trumpa polityczna jest bardziej zmobilizowana. Na pewno jest tak, że ci, którzy się wahają i nie wiedzieli, na kogo zagłosować, no to też będzie na nich wpływało. Jeśli Donald Trump, mówiąc kolokwialnie, nie przegrzeje tego wydarzenia, to może mieć bardzo duże szanse na wygranie prezydentury. Jeśli będzie używał tego, w moim przekonaniu, w nadmiernym stopniu, to może spowodować, że ludzie czy wyborcy będą tym zniesmaczeni. Na pewno jest tak, że Ameryka jest podzielona, ale Polska czy Europa też jest podzielona. Ja przypomnę to, co się wydarzyło kilka lat temu, kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej. Tam zamordowano posłankę Partii Pracy, uderzając ją kamieniem w głowę. To, co wydarzyło się w kampanii wyborczej we Francji ostatnio, gdzie też lewicowi kandydaci, wieszając swoje plakaty, byli atakowani przez nacjonalistyczną prawicę. W Polsce też mamy sytuację, w której pewnie każdy z panów tutaj siedzących otrzymywał jakieś groźby, otrzymywał jakieś maile, jakieś pogróżki. Czasami na wiecach wyborczych naszych też spotykaliśmy się z tego typu zachowaniami. Na pewno też jest tak, że powszechny dostęp do broni w Ameryce, i to już broni nie takiej osobistej, ale nawet półautomatycznej, jest jakimś czynnikiem, gdzie tego typu wydarzenia po prostu zdarzają się z większym prawdopodobieństwem. Mamy ponowne połączenie z Andrzejem Kochutem, amerykanistą, autorem podcastu Po amerykańsku. Witam serdecznie. Czy teraz słyszymy pana, czy nie słyszymy? Dzień dobry, ja pana redaktora. Witam serdecznie. Czy to zdjęcie, które właściwie znamy już od kilku godzin, od pierwszej, drugiej w nocy, które obiegło cały świat, a widzieliśmy na nim Donalda Trumpa, który podnosi rękę, podnosi swoją pięść zaraz po zamachu, zakrwawiony, a zarazem otoczony agentami Secret Service, może przesądzić o wyniku wyborów w listopadzie? Moim zdaniem takie stawianie sprawy jest przedwczesne. Oczywiście to będzie zdjęcie ikoniczne, nie można lekceważyć siły obrazów w świecie polityki. Natomiast no, trzeba pamiętać, że do wyborów pozostało jeszcze 4 miesiące. W tym czasie oczywiście to zdjęcie będzie doskonale służyło mobilizacji i tak już zmobilizowanych wyborców Donalda Trumpa, ponieważ pokazało im, że również życie ich kandydata może być zagrożone. Nie jestem pewien, może to zdjęcie mieć też pewien potencjał przekonujący dla tych wyborców republikańskich, którzy do tej pory nie sympatyzowali z Donaldem Trumpem, byli mu niechętni, ale być może uznają, że to jest ten moment, kiedy należy swój głos na niego oddać. Trudno sobie wyobrazić, aby wyborcy, którzy byli Trumpowi przeciwni, oddali na niego głos w wyniku tego, co zobaczyli tej nocy. Natomiast mówię, też należy pamiętać o tym, że do wyborów zostały 4 miesiące. Dużo się jeszcze po drodze wydarzy, dużo obrazów i słów usłyszymy i to, że tych bodźców informacyjnych jest w tej chwili tak bardzo dużo, powoduje, że niestety postępuje pewna inflacja
obrazów, pewna inflacja wydarzeń. W związku z tym myślę, że przesądzanie o tym, że takie wydarzenie na 4 miesiące przed wyborami było przełomowe, jest w przypadku Stanów Zjednoczonych przedwczesne. Ja tylko przypomnę, że przed 2020 rokiem, mniej więcej o tej porze, przed wyborami 2020 roku, mniej więcej o tej porze, czerwiec-lipiec, obserwowaliśmy protesty i zamieszki na ulicach amerykańskich miast. Wtedy również przekonywano, że to przesądza na korzyść Joe Bidena. Oczywiście Joe Biden później wygrał wybory, ale ta jego przewaga była wcale nie aż taka duża i mogła wynikać z wielu różnych czynników. Jest jeszcze naprawdę wcześnie i dlatego nie przypisywałbym temu zdjęciu większej wagi niż ono naprawdę ma. Oczywiście mnóstwo jest komentarzy amerykańskich polityków. Senator Vance napisał tak: dziś to nie był jakiś odizolowany incydent. Centralnym założeniem kampanii Bidena jest to, że Trump jest autorytarnym faszystą, który musi być powstrzymany za wszelką cenę. Ta retoryka doprowadziła bezpośrednio do próby zabójstwa prezydenta Trumpa. Czy ma rację senator Vance? Trzeba dodać tutaj kontekst. Senator Vance to jeden z czołowych trumpistów w Partii Republikańskiej, potencjalny kandydat na wiceprezydenta. Być może przekonamy się o tym już w najbliższych dniach. Oczywiście on do pewnego stopnia ma rację. To znaczy tak, oczywiście retoryka w amerykańskich kampaniach politycznych, w świecie amerykańskiej polityki jest jedną z przyczyn tego, co się wydarzyło, tylko uczciwiej byłoby powiedzieć retoryka, która ma miejsce po obydwu stronach. Dwie strony amerykańskiego podziału już kilka lat temu, przynajmniej jeżeli nie kilka dekad temu, odczytały nastroje w amerykańskim elektoracie, przekonały się, że granie na tej polaryzacji zwiększa mobilizację wyborców i pozwala ich skutecznie przyciągnąć do urn. I właściwie ta polaryzacja jest dzisiaj głównym narzędziem, które im pozostaje. Jeżeli patrzy się na badania dotyczące amerykańskiego społeczeństwa, jest to społeczeństwo wysoce zniechęcone. Zniechęcone do demokracji, zniechęcone do kandydatów, których ma w tych wyborach, zniechęcone do tego, w jakim kierunku zmierza amerykańskie państwo. A jednak jest to elektorat, który przynajmniej w ostatnich wyborach 2020, 2018, do pewnego stopnia 2022 roku, szedł do urn w rekordowych liczbach. Frekwencja osiągała rekordowe poziomy, co pokazuje, że pomimo takiego zniechęcenia do amerykańskiej polityki w ogóle, jaka panuje w amerykańskim społeczeństwie, ta polaryzacja wciąż pozostaje narzędziem skutecznym i dlatego tak trudno z niej zrezygnować. Ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy w jakimś sensie tej nocy Ameryka mogła stanąć u progu wojny domowej? W moim przekonaniu nie. Te wszystkie diagnozy amerykańskiej wojny domowej są mocno przestrzelone. Oczywiście gdyby Donald Trump stracił życie w tym zamachu, pewnie obserwowalibyśmy bardzo burzliwy okres protestów na amerykańskich ulicach, wieców, niestabilności politycznej. Natomiast nie ma w tej chwili w Stanach Zjednoczonych warunków do wojny domowej i to stwierdzam z całą stanowczością. Nie ma takiego prostego podziału, który mógłby tego rodzaju wewnętrzną konfrontację pomiędzy dwoma grupami w państwie umożliwić. Bardzo dobra wiadomość i prognoza na koniec naszej rozmowy. Andrzej Kochut, amerykanista, autor podcastu Po amerykańsku. Bardzo, bardzo panu dziękuję. My wracamy do naszych gości. Minister Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Wiem, że lada moment wybierał się pan do Milwaukee, gdzie Donald Trump miał otrzymać oficjalną nominację na konwencji Republikanów. Rozumiem, że pan jedzie, czy pan jednak z tą sytuacją wstrzymuje swój wyjazd? Na ten moment nic się nie zmieniło. Rzeczywiście minister Marcin Mastalerek, szef gabinetu i ja towarzyszyliśmy prezydentowi w czasie spotkania z Donaldem Trumpem w Trump Tower. Zostaliśmy zaproszeni jako goście kandydata na konwencję Partii Republikańskiej w Milwaukee. Ta konwencja rozpoczyna się 15, czyli już jutro. Wystąpienie Donalda Trumpa było zaplanowane na 17. Na ten moment nic mi nie wiadomo o tym, żeby coś się zmieniło. Także tak potwierdzam, jedziemy. W czasie tej rozmowy w Trump Tower Donald Trump wspominał coś o swojej ochronie, agentach Secret Service. Czy mówił o tym, że się boi zamachu? Nie. To była prywatna rozmowa, natomiast nie będę ujawniał szczegółów tej rozmowy, ale nie było mowy. To była rozmowa
dwóch polityków o sprawach dotyczących światowej polityki. Natomiast chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo są takie wydarzenia, które wpływają na los świata, na historię, takie, których nikt się nie spodziewa, które nie są przewidywane, a nagle się dzieją i z takim właśnie wydarzeniem mamy teraz do czynienia, czy mieliśmy do czynienia w Butler w Pensylwanii. Gdyby kandydat partii republikańskiej zginął, to mielibyśmy do czynienia z gigantycznym kryzysem politycznym w Ameryce i w całym świecie demokratycznym, w całym wolnym świecie. Znaczy tutaj pan doktor, amerykanista mówił o wojnie domowej. Znaczy to jest pojęcie tak nieostre, że to nie mówił, że raczej nie ma szans na taką wojnę. Co to znaczy wojna domowa dzisiaj? Zbyt kasandryczna prognoza. No tak, padło tutaj takie stwierdzenie, że wojna domowa nie miałaby miejsca, ale potem padła taka charakterystyka głębokiego kryzysu, który tak naprawdę spełnia kryteria wojny domowej. Wewnętrzny konflikt, niepokoje, demonstracje, prawda, destabilizacja. To jest właśnie dzisiaj wojna domowa. Natomiast obecna sytuacja daje ogromne szanse i to jest głos jakby i komentatorów w Ameryce i na świecie Donaldowi Trumpowi na sukces w listopadowych wyborach. Wzmacnia jego szanse, szczególnie kiedy się zestawi to, co się wydarzyło wczoraj i reakcja na to właśnie, jak pan poseł powiedział, tutaj pełną takiej siły, zdecydowania, takiego pokazu przywództwa, przecież polityka to domena przywództwa. I zestawi się to z dyskusją, która ma miejsce od debaty telewizyjnej Biden-Trump, kiedy Ameryka cały czas dyskutuje na temat tego, czy prezydent Biden się wycofa, czy nie, w jakiej jest formie. Więc to wydarzenie niezwykle wzmacnia kandydaturę prezydenta Trumpa. Ale jaki jest z tego wniosek dla nas? Jakby widzę z tej szokującej, jak prezydent Duda tutaj napisał w swoim twecie, sytuacji dla Ameryki, dla całego wolnego świata. Są moim zdaniem dwa wnioski. Znaczy, pierwszy to jest jak zawsze memento. Taka sytuacja jest memento dla nas i dla którzy jesteśmy osobami publicznymi, dla dziennikarzy, dla ludzi mediów, dla liderów publicznych. To jest takie memento żeby nie się opamiętać albo brać odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. Bo one mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji. To pierwsza rzecz. A druga, jeśli tak się stanie, że Donald Trump zostanie prezydentem, to tym bardziej taka polityka prezydenta Dudy, która polegała na tym, żeby budować relacje zarówno z jedną, jak i z drugą administracją, okaże się polityką, dobrze rozumianą państwową polityką. Dobromir Sośnierz. Jakie konsekwencje tego, co stało się w Pensylwanii tej nocy, mogą być dla Ameryki, świata i Polski? No to się przekonamy pewnie. Nie będą aż tak wielkie, jak tutaj padały obawy, tak, że tutaj jakaś wojna wewnętrzna nas rzeczywiście raczej nie czeka. Natomiast rzeczywiście sytuacja wypiżymaluje i przypomina sytuację w Polsce. Ta polaryzacja, ta zawziętość po obu stronach, ale jakoś zawsze nieproporcjonalnie większa po tej lewej stronie, większa agresja, chęć zabierania ochrony. No, to wypiżymaluje znowu sytuacja wokół ochrony Kaczyńskiego w Polsce. Przyzwolenie na takie agresywne działania, na taką przemoc polityczną jest niestety znacznie większe po stronie lewicowej. To on przywoływał w sytuację Francji, ale we Francji to przede wszystkim bojówki lewicowe biją prawicowych polityków. To w samoobronie się tworzą bojówki broniące prawicowych polityków, ale tam od dawna jest długa tradycja przemocy lewicowej, zwłaszcza Antify. Przypominam, że do Parlamentu Europejskiego została wybrana pani Ilaria Salis, która jest siedziała jeszcze kilka miesięcy temu, jeszcze miesiąc temu na Węgrzech, aresztowana za próbę zabicia człowieka. Lewicowa aktywistka z Antify włoskiej. I mam nadzieję, że panowie europosłowie obecni tutaj są w stanie zadeklarować już teraz, że zrobią wszystko,
żeby ona z tego parlamentu europejskiego... Nie wchodzi na grząski grunt Parlamentu Europejskiego i sojuszy, które Konfederacja zawarła. Pan nie zmienia tematu, pan nie zmienia niewygodnego tematu. Wy się miziacie z nazistami, to jest jedno. Z nazistami, możemy sobie o tym porozmawiać, ale pan jak zawsze potrafi tylko zmieniać temat, kiedy jest coś niewygodne dla pana. Oczekuję, że pan zadeklaruje, że kobieta, która próbowała zabić człowieka w imię poglądów politycznych, po waszej stronie siedząca, wyleci z tego Parlamentu Europejskiego. I zamiast mówić o zmyślonych nazistach, którzy w życiu z tobą nie zrobili, mandat do rozliczania kogokolwiek z przemocy. Pan ma u siebie człowieka, kobietę, która próbowała zabić człowieka na Węgrzech. Panie pośle, więc czy możemy wrócić do Donalda Trumpa? Pan nadal nie jest w stanie tego zadeklarować. Więc tak, oczywiście widzieliśmy też, co symptomatyczne, jak reaguje tutaj ochrona, mimo wszystkich zastrzeżeń, to jednak zamachowiec nie żyje. Czego nie można powiedzieć o zamachowcu, który zabił naszego żołnierza na granicy, który żyje do dzisiaj. I nasi żołnierze po prostu biernie przyglądali się temu, próbowali tam ochraniać się jedynie przed kolejnymi ciosami. Tak reaguje poważne państwo w sytuacji, kiedy ktoś podejmuje zbrojne działania, zamach na życie jednego z ich obywateli. Tak powinniśmy działać my na granicy. Taki widok jak tutaj tego trupa leżącego, tam to powinniśmy widzieć tego bandytę na granicy. On powinien tam być zastrzelony na miejscu. Ja pana nie słyszę, jak pan mówi równocześnie ze mną i to chyba nie szkodzi. Naprawdę, niech pan szacunek dla... Ja cierpliwie czekałem, nie przerywałem nikomu i najdłużej tutaj czekałem. Także pan chwilę poczeka, pan pewnie jeszcze głos dostanie i będzie pan komentował po swojemu. Więc tak, chciałbym, żeby nasze państwo potrafiło chociaż tak stanowczo zareagować, jak tutaj w tym przypadku mieliśmy do czynienia. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jak relacjonowały to media. Całe szczęście, że mamy media społecznościowe, dzięki którym wiemy, jak jest, ale pierwsze komentarze po zamachu to w Washington Post. Trump eskortowany po głośnych dźwiękach. CNN, służby specjalne pospiesznie wyprowadzają Trumpa po tym, jak upada podczas wiecu. Onet pisze o incydencie, a nie zamachu. TVN, prezydent wyprowadzony po odgłosach przypominających strzały. Gdyby nie media społecznościowe, to te duże media pewnie jeszcze mogłyby sączyć taką dezinformację przez jakiś czas. Na szczęście my widzimy, co się dzieje i nie pozwalamy sobie w tej chwili na to, ale dlatego ciągle trwają próby w Unii Europejskiej, również podejmowane, wyciszenia tych mediów społecznościowych, wzięcia ich jednak pod but, te DSA, DMA, te dyrektywy, które wprowadzają cenzurę w internecie. Dobrze, panie pośle. Przed tym się powinniśmy bronić, bo będziemy karmieni właśnie taką dezinformacją. Prezydent upada podczas wiecu. Panie pośle, ad vocem krótko Krzysztof Śmiszek i Marcin Kierwiński, bo w jakimś sensie rozumiem, że te zarzuty padły pod waszym adresem. Nie rozumiem zarzutów pana Sośnierza, nie wiem o co mu chodzi. Dzisiaj rozmawiamy o poważnej sprawie zamachu na pana prezydenta, na byłego prezydenta Trumpa i mam nadzieję, że wszyscy tutaj potępiamy te kwestie. A inną sprawą oczywiście jest polaryzacja, ale też bądźmy uczciwi, nawet przy tak dramatycznym wydarzeniu, pan prezydent Trump ma także gigantyczny wkład i miał wkład w podział społeczeństwa amerykańskiego. Więc niestety, ale takie są obrzydliwe skutki grania na emocjach, odcinania kuponów politycznych od nienawiści, od dezinformacji, od oskarżania fałszywego swoich przeciwników. Emocjach? Ja oczywiście absolutnie odcinam się i nawet nie chcę myśleć o tym, żeby ktokolwiek mógł usprawiedliwiać tego typu zachowania, ale bądźmy też po prostu uczciwi jako politycy. Marcin Kierwiński, krótko. Marcin Kierwiński, Sobiesz Bochański. Ja słucham tego, co mówi pan Sośnierz. Właściwie nie ma się do czego odnosić, dlatego że to jest jakiś taki strumień świadomości nie na temat, niezwiązany z tym, co się dzieje. Wie pan, jeżeli pan chce pouczać kogokolwiek, teraz niech pan słucha chwilę, bo wszyscy pana słuchali, naprawdę musieliśmy znosić to. Na temat pan. Jeżeli pan Sośnierz mówi o kwestiach polaryzacji języka, to proszę popatrzeć na swoich kolegów, proszę popatrzeć, z kim pan zasiada w parlamencie i naprawdę zastanowić się, czy to są baranki pokoju, które mówią mi językiem tak i zachowują się tak, jak przystoi w polityce. I tylko to panu dedykuję. Natomiast ta opowieść, wie pan, ale niech pan słucha teraz. Niech pan słucha, a nie zakrzykuje. Też przerwaliście. Ta opowieść, na co reagował zresztą pan minister z kancelarii prezydenta, porównywanie tej sytuacji z tym, co się dzieje na naszej granicy. Czy pan naprawdę ma dobrze w głowie, że pan coś takiego mówi? Tam dzieje się normalna wojna hybrydowa. Czy mówienie, czy mam dobrze w głowie? To jest ten język, o którym... Wie pan, bo
trudno inaczej. Nie, nie, nie odnosiłem się do pana osoby. Nie powiedziałem, że jest pan głupi, chociaż pan chyba jest. Zabójcą polskiego żołnierza. Proszę panów, proszę panów. I proszę o reagowanie. Proszę o obniżenie poziomu emocji. Mówiliśmy przed momentem o tym, że te emocje doprowadziły do tego, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych.